Ja się Manko z tej strony Filip, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Powracamy znów z nagrywaniem i teraz jesteśmy na makiecie Bercikowo. Trochę jednym pociągiem się przejdziemy, w razie czego u mnie też się zacina, bo jest takie, są takie tutaj pociągi. Takie ciupcie tutaj, na przykład mamy tutaj jakąś wycieczkę lokomotywą. Mamy też takie, będzie link w opisie, może jak nie będzie dzisiaj, to może, nie wiem, zobaczę. Ale teraz tak, mamy tutaj takie pociągi od Ebo do Piątki, o ile się nie mylę. Wagony, a my dzisiaj się przejdziemy, nawet Flirty, czy jak to się tam nazywa. Przejdziemy się pociągiem. No jakąś epoką, czy jakimś z tych. I jak chcecie, to możecie. Przejdziemy się. Nie wiem, z czym. Pani lokomotywa tutaj była. O, ta lokomotywa. Nie widziałam, co nagrać, dlatego może którzy lubią inne gry, to może spodziewałem się kiedyś, może jakieś. Teraz to przejdziemy się lokomotywą. No poczekajcie, bo to tak, manewry z tym łącznie. A to nie, bo to będzie. Trochę bym chciał to krótki odcinek zrobić, ale przejdziemy się. Specjalnie dzisiaj możemy się przejechać jakąś lokomotywą. Na specjal. Tu może byśmy się przejechali tą lokomotywą, bo to są lepki, więc na razie jak zrobię kolejny odcinek, to będzie jeszcze inne te lokomotywy, więc spokojnie nie wiem, czy tam da się w ogóle wyruszyć. Zapomniałam, że to jest podłączone. Dobra, to albo wiecie już, przejdziemy się tym ED, bo to już tak trochę głupio, no i tak, przejdziemy się tym, w razie czego możecie sobie, może w razie czego, może kiedyś zrobię takie coś, żeby mogliście robić jakąś coś tam zrobię, żeby. No, tutaj jedziemy sobie tym ED, czy jak to się tam nazywa, już kompletnie tych Intercity, tyle tego jest, że hej. Dobra. Przejdziemy się na szlak tamten, ale najpierw sobie na Bercikowo wjedziemy. Pokażę wam jeszcze plus, bo dzisiaj doszła jakaś aktualizacja i Roblox, nie wiem, czy zbanował tą grę, bo nieraz coś tak nie mogłem wchodzić na tą grę, dlatego no to jest mój prywatny serwer, ten jest na razie nieważne. A teraz tak, sobie zwolnimy i podamy mu wjazd, sobie tutaj postoi. On jest na manewrach, bo z zajezdni, to możemy mu manewr podać. No to okej. Okay. On sobie tu poczeka, a my pójdziemy tak. To jest Bercikowo, taka główna stacja, można byłoby powiedzieć. Zrobiono, widać, że tutaj jakieś jeszcze będzie się robić, bo no jeszcze tutaj, dobra. I tutaj na przykład tak, sobie podamy mu manewr na tor tu. Czyli tak, tutaj możemy mu dawać manewr, to chyba ten manewr, o ile się nie mylę, jak źle podam, to już niech będzie tak, bo już po prostu, o dobra, nie, to nie jest manewr, bo to chyba był wcześniejszy manewr, no i tak, ale tak uznajmy, że lokomotywa już pojechała, ale przegapiłem manewr, dlatego przejdziemy sobie na rozkład pisemny, czy jakiś tam. Ale mam podany manewr. To jest najważniejsze na razie. O, dźwięk też jest taki grany. Jeszcze w niektórych nie ma takich dźwięków. Ten, ale nie ma takiego dźwięku hamowania. Bo to dużo zajmuje takiego czasu, ale najważniejsze, że jest tutaj. No bo z ostatniej aktualizacji chyba jakiś tam dodali ten pociąg,
Lego też jest super, chociaż nie wiem, czy wagony można podłączyć jeszcze. Tak, bo taką można sobie taki test porobić sobie z SM-ką, że to się zepsuło na przykład, albo z wagonami poczepić taką test, co by ten pociąg zrobił na wagony. Na wagonach. Dobra, to już pojedziemy sobie prosto, to mu podamy. Sobie tutaj tak, weźmiemy sobie tu z ludźmi, serwer kosztuje chyba już tam 10 Robux czy 15, nie wiem, że coś podrożało czy coś. On stoi pod semafor RK i to jest tak, semafor R, podajemy i weźmiemy taki, będzie taki, że to jest taki powtarzający, dlatego sobie powtarzający, że ma dalej już prosto. No i możemy sobie jechać już. Ma podane. Więc chwilę sobie. Ha, możecie trąbić, o ile coś się zmieniło. A sobie tam prosto pójdziemy, bo myślałam, że manewry sobie zrobimy, ale. Ale nikt już będzie, że w tamtym sobie pójdzie. To jest dłuższy szlak, ale może do makiety pojedziemy albo do czegoś. Jak chcecie na towarówki, to tam musicie iść towarówkę. Przejdziemy się kawałek tym filtrem i pokażę wam, co te towarówki, czy jak to się tam nazywa, Edy jakiś tam chyba. Więc tak, to jest krótki odcinek, bo potem mam takie. Jeszcze mogę nagrać takie tramwaje, chociaż jeszcze nie są tu przemyślane jako tramwaje. A stój. A, bo tu makieta, okej, myślałam, że tutaj się dzieje, a tu makieta. No i tak się jedzie, przejdziemy się do makiety, tej stacji takiej kolejowej. Nie wiem, po co ta taka stacja dziwna, ale my tak, my się tam już przejdziemy na tą makietę. A sobie tak zrobimy tutaj przejście. Co? No i tutaj się zatrzymamy. Możecie sobie dalej kontynuować. Kiedyś pewnie zrobimy jakiś dłuższy odcinek z tego i kontynuujemy sobie na przykład z Telka Zosia z fabrycznej na przykład do Warszawy, czy jak tam jak ta Telka Zosia, jak tam jeździ, bo kiedyś widziałam Telka Zosia, ale chyba na fabryczną. No i tutaj sobie zatrzymamy się, resetujemy się. Właśnie też coś dodali do Robloxa, brat jeszcze nie ma tego, chociaż nie wiem, czy to dodali, czy co. Bercikowo versus 3, a tak, bo też dodali. I tutaj tak, macie tutaj zmniejszenie, Polregio. Polregio to są same kible, chyba że coś dodali. No i tutaj mamy towarówki. Przejdziemy się, nie wiem, czy to EU07, ale to jest chyba tak, jakaś lokomotywka. Przejdziemy, no i z taką znaną lokomotywką, co zawsze nieraz jeszcze właśnie w TEDeku. Na TEDek będzie, zobaczymy, co z tym TEDekiem wyjdzie. I może, bo jestem już dyżurnym, więc może z dyżurka sobie nagramy jakoś, tak? Jeszcze mam drugi level, ale może jakoś już 80 przejechanych, więc może, bo ten taki, więc może sobie z TEDeka taki krótki odcinek zrobimy. Nie poradnika, bo ten poradnik to taki. Chcecie na poradnik z TEDeka, to zapraszam do jakąś maszynista Greka. Ale to jest nieważne. Dobra, pojedziemy sobie jak to zawsze tak. A jak ktoś chce, to zapraszam. No tam tego maszynista. Czy nie, to nie jest maszynista. Brat też nie raz tutaj gra. No i teraz sobie pojedziemy na sztab. Podane. Tak, podane pięknie.
Teraz byśmy tutaj tak sobie. Trochę mi tutaj coś nie pasuje. Bo te trochę spawną od tych PKP Cargo i pospiechy to powinny być blisko stacji. No powinno być tak, ale najważniejsze to jest. Tutaj coś jest zepsute, chyba autor tego nie wie, ale. No, nawet się nie da tego robić. To pewnie coś się zepsuło, ale zepsuł. Jak ktoś wie, to wie. Dobra, to jedziemy sobie tak. Tędy to wygląda trochę jak Gdynia albo Gdańsk trochę. Chociaż bardzo podobny tutaj na tego stawnia można byłoby powiedzieć. Taka mała nastawnia, jeszcze nie wiadomo, czy autor w ogóle tutaj dane z niej nastawi, co nie dałoby się pojawić. To jest taka piaskowa, jak w TDK-u taka, nie wiem, czy piaskowa to jest w ogóle tak ustalona, ale pewnie tak samo jak piaskowa trochę wygląda. Ale to nie powinno być ten gwiazd, bo wersikowo wspomniałem podać gwiazdy. O, taki ma dźwięk ten tutaj. Sobie tam trochę tam zatrzymamy sobie trochę, jak kto jedzie do tego semafora. A my mu poddamy wjazd. Dobra, więc podajemy mu wjazd tutaj. My tutaj omijamy tą stację, ale przejedziemy tak. Dobra, tutaj tak trzeba podać tu. Lub tu. Sobie tak podajemy sobie tu, czy jak tam jest, ja już nie pamiętam, ale niech sobie tak już podane niech będzie. Tutaj też niech będzie podane, w razie czego tutaj też sobie podane, bo ja już nie pamiętam, którą o stronę jedzie, dlatego sobie już otworzymy te niektóre semaforki. Dobra, i jedziemy na full. Nie, no, nie jest, o tam gdzieś jest już. Ale dobrze, jedzie sobie, jedzie. Pojedziemy sobie do Niżyców i kończymy sobie tutaj już ten odcinek. No i tak, no koty rozrabiają. Dobra. I sobie pojedziemy do Niżyców, podamy w Niżyców. Czy jak to się to nazywa w ogóle, bo ja nawet nie wiem, jakie dziwne nazwy są niektóre. O właśnie, jak tak. Tak powinno być właśnie jak w Niżyców. Takie coś. Ale też jest Bercikowo, też Bercikowa albo Niżyców. Dobra, to sobie tak podajemy. On jest chyba na tego semafora i tego semafora nie można uruchomić. Nie wiem dlaczego nie można tego semafora uruchomić. Ale sobie podamy mu tu. No i to jest właśnie pulpit kostkowy. Tak można, też w TDK-u są takie pulpity. I tak powinno być na Bercikowo. Sobie tak mu podajemy. Nie wiem, co się stało, że nie można podać na ten. A, bo ten semafor jest zepsuty. No ale jakoś podałem. Zobacz. Nie wiem, czy to jest po prostu tak. Czy to jest tak na ozdobę, po prostu w razie czego, jakby było podane. Tak, to chyba tak. To jest chyba zepsute, nie jedno kierunkowe, to nie jest.
tu kończymy nasz odcinek. O, a tutaj nie ma żadnego biletu. Tutaj macie taki pulpit kostowy, manewrówki, tylko że właśnie to jest najgorsze, że tu jest podświetlane, mam nadzieję, że TM. I tutaj, patrz, tu jest semafor taki jeden. Gdzie był? Tutaj był kiedyś semafor. No i tak kiedyś powinno być. Tutaj masz na przykład jakiś, nie wiem czy działa jeszcze. To nie działa, ale tutaj na przykład macie tutaj ET22, czy jak to tutaj są ET chyba schowane. Jakieś róbcie w tym, tutaj macie. Tu macie tu. To na przykład spawny. No i żegnam się, taki krótki odcinek. Ile on trwa? 16 minut. Do zobaczenia, do następnego. No i cześć.